Dobra informacja. Jest decyzja dotycząca pana kredytu gotówkowego. Mam dla pana umowę kredytową do podpisu. Proszę podpisać tutaj i tutaj. Super, ale wnioskowałem o 100 tysięcy, a w umowie jest 137 tysięcy złotych. Skąd ta różnica? To druga dobra informacja dla pana. Skredytowaliśmy prowizje i ubezpieczenie, żeby nie musiał ich pan płacić gotówką. 37 tysięcy? A odsetki i raty od jakiej kwoty liczycie? No od całości. Cały kredyt to 137 tysięcy złotych i tą kwotę zwraca pan razem z odsetkami. Czyżby? Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, taka konstrukcja jest niedozwolona i umożliwia mi skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Widzę, że jest pan dobrze poinformowany. Tak, obserwuję profil bankowy Szachmat Dariusza Szewczyka. Stąd wiem, że próbujecie mnie naciągnąć i takiej umowy nie podpiszę. Albo podpiszę i będę płacił tylko kapitał, a te koszty to mi zwrócicie. Ech, już liczyłem na fajną prowizję za sprzedaż. To się pan przeliczył. A ty podpisałeś umowę o kredyt konsumencki? Sprawdź, czy tobie też przysługuje sankcja kredytu darmowego. Zapisz się na bezpłatną analizę umowy. Link w opisie filmu i w komentarzu.